Witam Was, drodzy, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa we wtorek 25 stycznia, w dzień nawrócenia apostoła Pawła. Pozwólcie, że podzielę się z Wami słowem na dziś wyznaczonym. Karć mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary, nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył. To słowo, które znajdujemy zapisane w księdze proroka Jeremiasza w 10 rozdziale. Natomiast apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan pisze: Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, po pierwszym przeczytaniu słów Jeremiasza wydają się one niedorzeczne, niebezpieczne, nieprzemyślane. Prośba zwrócona do Boga: karć mnie, napominaj mnie. A przecież my ludzie nie lubimy być karceni, nie lubimy być napominani, nawet wtedy, kiedy zrobimy coś złego, nawet wtedy, kiedy popełnimy błąd. Zawsze mamy nadzieję, że się nam upiecze. Ale prorok Jeremiasz prosi Boga o to, żeby go karcił. Bo wie, że Bóg jest dobry, miłosierny i łaskawy. Że nie chce śmierci człowieka, ale chce, aby się nawrócił, aby się zmienił, aby poprawił swoje drogi. Bardzo mocno to przeżył autor drugiego z dzisiejszych tekstów, apostoł Paweł. W drodze do Damaszku stanął na jego drodze zmartwychwstały Zbawiciel. Chrystofania pod Damaszkiem zmieniła życie Pawła. Stał się naśladowcą Chrystusa i gorliwym zwiastunem Ewangelii. Szedł i zwiastował Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka. Dzisiaj także nas przekonuje o tym, co sam przeżył. Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj zarówno Jeremiasz, jak i apostoł Paweł pokazują nam łaskawego i miłosiernego Boga, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, który w Jezusie Chrystusie dał nam zbawienie. Bo w Jezusie Chrystusie mamy odpuszczenie grzechów, a tam, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam jest życie wieczne i zbawienie. Co wielokrotnie podkreślał nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luter. Spróbujmy, drodzy, dzisiaj zawołać w modlitwie do Boga: karć mnie w swojej łasce, w swojej sprawiedliwości. Pokazuj mi moje błędy, abym już ich nie popełniał, abym ich nie powielał. Nie karz mnie w swoim gniewie, ale pozwól mi żyć łaską. Łaską, która jest mi dana przez Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę wszystkim błogosławionego, dobrego dnia, poznawania miłosiernego, dobrego i łaskawego Boga.